Każda informacja, która porusza się od twoich receptorów do twojego mózgu, potrzebuje czasu, żeby tam dotrzeć, więc nic, co czujesz, nie dzieje się w czasie rzeczywistym. Fajnie, prawda? Powstała jednak inna teoria, która twierdzi, że możesz nawet nie żyć w przeszłości, a jedynie w wymyślonym przez siebie świecie. I jedynym, co jest prawdziwe, to ten follow, który właśnie zostawiasz. Ale zanim zacznę tłumaczyć to zjawisko, to najpierw odejdźmy od przekonania, że wszystko, co odczuwamy, jest prawdą. Żeby to zrobić, pokażę ci trzy przykłady. Posłuchaj najpierw tego nagrania. Teraz tego. A teraz tego, którego słuchałeś najpierw. Twój mózg po przesłuchaniu zdania, które rozumiesz, nadał sens temu niezrozumiałemu bzyczeniu, pomimo że to dokładnie to samo nagranie, które słyszałeś na początku. Teraz przykład drugi. Spróbuj dotknąć swojego nosa. Czy czujesz dotyk w tym samym momencie? Przecież to niemożliwe. Sygnał z nosa powinien iść do mózgu odrobinę krócej niż sygnał z palca do mózgu. To może cię zaskoczyć, ale co chwilę też mrugasz. I czy za każdym razem zauważasz pustkę, która towarzyszy nam przez całe życie, przypominając o nieuchronności śmierci? Ja też nie. To dlatego, bo twój umysł filtruje wszystkie sygnały przechodzące przez niego i wypełnia luki informacjami, które powinny się tam znajdować. Współczesna neurologia wzięła te wszystkie przykłady i zrobiła z nich bardzo poważną teorię. Według niej nie postrzegasz jedynie świata takim, jakim naprawdę jest, ale też nie postrzegasz własnych zmysłów takimi, jakimi naprawdę są. Ta teoria twierdzi, że cały twój świat jest tak naprawdę wymyślony przez mózg, a twoje zmysły jedynie kalibrują tę wymyślną halucynację. To przekonanie coraz bardziej nabiera na siłę w środowisku neurologicznym. Twój umysł nie przyjmuje jedynie bodźców idących od twoich zmysłów, a aktywnie tworzy to, co odczuwasz przy pomocy modelu przewidywania opartego na doświadczeniu. Więc to, co właśnie widzisz i czujesz, to nie jest prawda. Oznacza to, że jak zgrabnie ujął to jeden z naukowców, wszystkie doświadczenia są kontrolowaną halucynacją. Ten pomysł nie jest tak szalony, jak mógłby się wydawać. Naukowcy stwierdzili, że jeśli twój umysł miałby przetwarzać wszystkie informacje, które przychodzą do niego z zewnętrznego świata, naprawdę wszystkie, to wtedy byłoby to miliony... setki milionów bitów na sekundę. Zamiast tego, według przetwarzania ewolucyjnego, umysł wytworzył sobie jakiś model świata w trakcie ewolucji i to on właśnie jest wykorzystywany do przetrwania i aktualizuje się tylko, gdy coś nie pasuje. Przypomnij sobie te wszystkie momenty, kiedy w nocy leżąc w łóżku patrzyłeś na stertę ubrań na fotelu i myślałeś, że ktoś tam siedzi. Właśnie o czymś takim mówię. Dopiero w momencie, w którym twój umysł dostał wystarczającą ilość bodźców wykraczających poza model, to w końcu go zaktualizował, pozwalając ci dostrzec, że tam nikt nie siedzi, że to tylko twoje stare ubrania, które zaczynają już śmierdzić. Podobnie jest z tym nagraniem, które słyszałeś na początku tego filmiku. Ta teoria jest nie tylko super fajna i super depresywna, ale też według neurologów może być tak ważna dla neurologii, jak teoria ewolucji była ważna dla biologii. I to może okazać się niezwykle ważne nie tylko w neurologii, ale też w sztucznej inteligencji. A ja tylko poruszyłem czubek góry lodowej, więc jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, to polecam ci o tym poczytać. Tym bardziej, że jesteśmy tylko na początku tej niesamowitej historii, więc jeszcze wiele czasu i pracy czeka naukowców, żeby ta teoria została przyjęta. Wszystko, co musisz wynieść z tego filmiku, to to, że jesteś tylko zamkniętym w czarnym pokoju mózgiem, a to, co czujesz, widzisz, wszystkie kolory i ból jest tylko wymysłem twojego umysłu i tak naprawdę nie istnieje. A żeby nie skończyć z egzystencjonalnym kryzysem, to zostaw łapkę w górę. Bo z jednej strony może i żyjesz w iluzji, ale z drugiej po co przejmować się wszystkim, co złe, jeśli to tylko wymysł twojego umysłu. I to tyle z mojej strony. Dziękuję ci bardzo za uwagę i chciałem pozdrowić wszystkie 20 osób, które dotrwało do końca. Życzę wam udanego dnia i życia. Na razie. Cześć, cześć.